welcome in my series of Game Dev Tycoon. I'm Mr. Llama, and I professionally speak in English. Witam. I ogólnie genialny Llama nie zatrzymał gry i mi skończyło już wydawać grę tamtą. Oni mieli już odpoczynek. Takowo już zamierzam stworzyć jakąś grę. Niech będzie to znowu. I teraz was zaskoczę. Zaskoczył. Inna nazwa. Nikt się tego nie spodziewał, bo to dla młodzieży powinno być, bo symulator w sumie. Chociaż... Na wszystkich, żeby nie było, że Sarajaga jest dla młodzieży tylko... A ja właśnie dałem tutaj tą konsolę, widzę. Ej, w sumie dobrze. Czy nie wiem, czy to jest symulacja na PC bardziej? Wiem. Nazwa z dużych. Airline Tycoon LG, czyli wersja na Llama Gamera. To powinno w ogóle... Jaki to jest silnik? Stary. Ale dobry i zasłużony. O, ten duże stoisko, żeby było, że wreszcie wydaje coś na Llama Gamera. Bez tego wszystkiego. Tam proste przerywniki. To oczywiście może być. Tryb wieloosobowy bym dał jeszcze. Tego nie potrzebuję. Powiedzenia w sumie tak jakoś. Silnik, rozgrywka. To jest najważniejsze. Przynajmniej tak myślę. Tylko czy symulacja się dobrze przyjmie na konsoli? Nie wiem. Wiem, że chyba nawet po tej grze zrobię dam już do robienia kolejną konsolę. To już w ogóle wyłączę sprzedaży. No właśnie. No właśnie, w ogóle teraz rynek komputerowy rośnie w siłę dzięki właśnie takim rzeczom jak indie gierki. Sama sprzedaż ten rośnie, choć no. Jestem ciekawy, by wyglądało, gdyby już konsol nie było na świecie, przecież mnóstwo osób mówi, że no konsola gra się wygodnie, ale co to zmienia? Na komputerze albo na przykład na Steamie się logujesz, pobierasz grę, grasz. Albo wkładasz płytę, instalujesz, grasz. No, można sobie jak na przykład u mnie, ja mam sobie tutaj po... To oczywiście pokazuję, jak debil w ogóle, mam telewizor, mogę sobie podpiąć. Gdybym miał kabel HDMI jakiś dłuższy, to mogę sobie podpiąć tam jako monitor i bym mógł sobie grać, ale ja wolę tutaj, bo no, wolę na klawiaturze, bo tak to bym musiał na padzie bardziej. Nie miałbym gdzie myszki trzymać w ogóle. Okej. Okay. Dźwięk. Odpowiedź zadania to bez sensu by było. To bardzo. Z firmą Mr. Llama. Ok, zgadzałem się z tym. Nie wiem, czy nawet dzisiaj nie zrobię sobie, nie skończę już tego Game Dev Tycoona. Tak w ogóle. Chyba nawet tak. I po tym mówiłem, że będzie RTS. Najlepszy. Jeden z najlepszych, do jakiego kiedykolwiek grałem. Drugi w sumie najlepszy, bo lepszy jest grom od tego, to kontynuacja tego w sumie. Okay, lepsze dialogi to jednak mogę dać. Sztuczna inteligencja, oczywiście tak, jakoś tak niżej. Bo w sumie nie potrzeba mi tego. Też dużo dobrze tego, potrzeba dużo w dialogi. Niech będzie. Idzie dobrze chyba. Okej. A bo ja też mam... Ale nie mam zbadanego chyba. Tak, nie mam zbadanej nowej grafiki. Ale jak coś... usprzętować tego projektu. Ale nie chcę tylko zobaczyć na... No właśnie, jak będę miał lepiej w grafikę, to stworzę kolejną. Ale projekt sprzętować tego się może przydać. A tu dział nic nie robi. To... A bo oni muszą to odkryć, zapomniałem o tym. Zupełnie w ogóle 6, pokazują takie w sumie 5.
Bardzo fajnie. Wyżej maksymalnie było V8 albo 7. Nie pamiętam już. Ale zbliżamy do tego maksimum, jeżeli chodzi o grafikę. I w sumie o wszystko. Okej, okay, oni są przeciążeni. Kto ma... Ja mam... Skąd nie mam tyle w design? Nie wiem, przynajmniej mam. Kto grafika zamiast projektu świata? Ciebie zastąpi... A nie! Kodi tutaj jest, Kodi. Damiego może. Trochę też zmniejszy. Moim zdaniem wirtualna ekonomia powinna być w tym symulatorze. To potrzeba projekt świata jednak. Ale bez tego raczej powinno być. I bez... No brada w górę trochę. Jak symulator i linie lotnicze to powinno być moim zdaniem. Moim zdaniem. Jestem ciekawy, jak to wszystko wyjdzie. To już czuję, że słabo. Najważniejsze jest mieć dobre myśli. A ja oczywiście takie mam. Wreszcie będzie po co kupować na Gamera, bo nie tam nikt nie tworzy gier. Chociaż. No pozy to będzie 15 minut sprzedawał chyba. Oczywiście się zobaczy. Jak to wszystko pójdzie. A teraz chyba dam sobie multiplatformowość. Się może przydać. Tą grafikę V6 i takie tam. I wsparcie dla MMO chyba muszę mieć też w tym. Żeby tworzyć MMORPG. Bo bym chciał takie. Ogólnie MMO, nie MMORPG, ale i tak będzie MMORPG jakiś. Pewnie Cyberlama. Zapewne. Nieźle, nieźle. O, jakiś nowy już te. To jest za ten Xbox One chyba. Mbox. Jaka jest nazwa? Kuo. Ale dla mnie konsola powinna być tylko i wyłącznie do grania, więc dajcie po prostu mocne komponenty i tyle. Tak powinno być. W sumie tak było w czwórce, tak jest w sumie, bo oni tam dali chyba tylko ten. Takie ta. W ogóle pamiętam, jak Xbox, z Xboxem żartowali sobie, że jest do wszystkiego, że tam dzwonić ludzie nawet. Tylko telefony zwykłe. Jak te czasy. Był that beautiful. Coś szczerze, w ogóle tutaj wyjdzie słabo. To już nawet bardzo. Zobaczmy. Nie tak źle. Widać potencjał. Nie tak źle, ale nie tak dobrze zbytnio. 6 to lekko powyżej dobrej gry. Teraz będzie jeszcze niżej niż powyżej, no tak trochę. Przemy to chyba 7, nie, 6 wyjdzie coś. Okej, badania bym chciał tutaj dać. Przez sieć się przyda. Okej, daję ich tutaj na... W ogóle mi się wydaje, że ta gra jakoś wolniej chodzi. Chyba. Nie szkolenie. Idźcie mi stąd. Trochę mi tak w ogóle gardło już boli. Ten. Okej, oni to już zrobili. Stwórz konsolę, o taką bym chciał. Jak będzie X, potem będzie Y i Z. Tutaj tworzę U. W tyle. Mam już V6 i zaawansowane stereoskop. Nie mam hajsu na to. Nie. Szkoda. Ja na tym jeszcze trochę zarabiam, więc okej. Czy tworzę nową konsolę? Dobra, nie. Za to badania pójdę.
zbudowaną opowieść. Gra multiplatformowa i gwiazdorski dubbing przynajmniej chciał. Gwiazdorski dubbing. Badania jeszcze co mogę? Prenderowane opowieść interaktywna, dźwięk przestrzenny. No właśnie. Nie badanie miało być raport. A, myślałem, że to jest raport o konsoli. Nie wiem czemu. Ja stoiska nie mam po co, chociaż mogłoby trochę to... Co mogę to zrobić? Ja po tym odcinku sobie trochę odpocznę. Sobie obrobię odcinek, który miałem jeszcze wrzucić na następny raz. Z pewnej fajnej gry. Która jest po Mario. Potem muszę ten, bo... Moja wersja oczywiście nie w ten. Ma źle przy te intra w grze i w ogóle filmiki. Więc intro dam, ale po późniejszych filmiku mi się nie będzie chciało, więc. No. A tak samo, tak w ogóle gra jest mało znana i takie tam. Badania jakieś. Prenderowane. O, chciałbym jeszcze to mieć, żeby mi świetne dźwięki w ogóle. Okay, ten z badań robi coś tam. I MMO. Tak, chciałbym MMO już. Jak najszybciej w sumie. W sumie jaka jest teraz historia gier? Hmm. No, teraz stworzę jakąś małą gierkę. Mam pomysł w sumie. Niech będzie Pirates is You. Jesteś piratem, czy coś takiego. Oczywiście na pewno wyjdzie. Symulacja. 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 Na platformę GR Phone. Tak, to jest najlepiej. No. Niech będzie. To nie wyjdzie, więc wyjdzie Lamgin. Tak. Bo to ma grafikę 2 Default 2. Dlatego. Rozgrywka. Nie, no to będzie takie świetne. Ja w liniową pójdę. Rozwój postaci. Ło. To na pewno widzi świetnie. Na pewno. To będzie takie piękne. Nie, no to nie będzie zbyt dobre. W sumie może jakoś tam wyjdzie. Dialogi tak. Projekt poziomu to niech będzie. Pewnie sens to jeden, ale. Ale co tam? Byleby coś wydać w sumie chciałem. Niech będzie tak. Ciekawe są jakie będą oceny. 13, ok, minut. Ten. I dałbym sobie mały marketing. Niech będzie. Dobra. Baga naprawcie? Ok, żeby nie marnować czasu już z tym. W sumie jak na moje gry mam rekord z tym. Więc to jedyny plus. W ogóle... Badania. Nie. Wiedziałem. Mogę tego nie robić, tylko fani mi spadną. Niech tam będzie. Jak coś zarobię na tym, to będzie cud. Bo sobie... Zamknąłem ochotę, to był błąd, bo trochę tak średnio mi oddychać teraz. Zrobię chyba sobie jakąś herbatę, przyniosę, żeby tak pachniało fajnie. To jest najlepszy sposób w ogóle. Tak, miałem to szkolenie. Co nie potrzeba jeszcze, w technologię muszę pójść. Dobra, teraz czas ich dać właśnie na to. Ich dam w zero. Oni rozwijają to.
To tak, teraz czas poustawiać, kto ma czym dokładnie się zajmować. Dobra, ty pójdziesz w to, bo nie masz nic, żebym cię mógł dać. Projekt świata, ktoś ma już projekt świata? Rozgrywka, dialogi. To okej, okay. Ty panie idziesz w projekt świata. I pytam o te punkty. Ale okej, okay, oprócz tego jeszcze ich dam. Oprócz tego ich dam jeszcze w szkolenie. No to by się przyda design. Żeby najmniejszy. Przygodowa. Szkolenie to również najmniejszy design. No mniejszy przynajmniej. Przyda się trochę. Ja tu raport o tym czymś. Mogę tego nie robić w sumie. Ale tam. Zbierzemy się do końca już. Wow! Tak nagle znikąd. Ej, a! Bo ja ich całkiem wyłączyłem. Dlatego nie mogę nic zrobić. Zapomniałem o tym, to był błąd wielki. Powiedzmy, że jeszcze siebie ulepszy. Tutaj w technologię. Tutaj. Jest to regier. Jest odstęp, dwa odstęp. Aj, se to przyczyniło się tego. Dobra, jest dwa odstępu między RPG-iem. Teraz chciałbym pozdapu stworzyć. Oczywiście Fallout. Lubię Fallouta. W sumie grają w trójkę, New Vegas i czwórkę. W te klasyki jakoś średnio mi się chce przez no staro i to, że są stare. No z tym walki tamte i w ogóle. Ty też co w ogóle grę teraz zapiszę, żeby nie było, że na przykład w połowie będę miał no. Nieładnie tam. No, nowiutka marka. Chyba że. Nie mogę zobaczyć nawet. Nowa marka. Niech będzie duża. Oczywiście tak. Aby było wspaniale. RPG. Ej, PC jest na samej górze. Tak. Tego właśnie chciałem. Jest wspaniale. Bardzo wspaniale. Very wspaniale. Ej, muszę ich od nowa dawać, bo dałem na małe. Nie lubię tego. Ale nie liniowa fabuła. Ustawa to osiągnięcia to i tak. Oczywiście ja idę tutaj. Tak. W silnik. Tutaj miał ktoś w silnik? Nie, ale w silnik była technologia chyba, nie pamiętam już. Nawet miałem to ustawione, no. Dam ciebie. Bo ty i tak pójdziesz w inteligencję tam tych. A w rozgrywkę to mam tutaj. Okej, mam wszystko co chciałem. Teraz ich daję tak. Jak teraz będę mieć wyczerpanie, to po prostu nieładnie. No właśnie, będę musiał mieć ten. Wsparcie dla MMO. To zrobię później jeszcze. Okej, zróbcie mi to. Bo już nie mam silnika z... Tak jak mówiłem. Kiedy to było? To nie jest w ogóle... Ło, to mój save, stary. Które to jest miejsce zapisu? 2 minuty temu. Okej, to jest to. Nie będę tego tak robił. To oni niech... Co oni mogą zrobić? Kiedy to się teraz skończy, oni tutaj nic nie będą robić przez chwilę. Być może okej. Chyba mi się zdaje, że tego już teraz bardziej tracę, więc tak wycofuję. I ich całkowicie właśnie tak. Za jakiś czas się zrobi kolejną. Okej. No, teraz mają właśnie. Ten. Bo właśnie stwórz. Ja stworzyłem nowy silnik z tym, czy nie stworzyłem nowego silniku z tym? Z V6. No właśnie, stworzyłem z V6. Co ja zrobiłem? No i stąd.
Na urlop i swoje silni właśnie. Ten lepszy. Niech on pójdzie może w szkolenie. A mogę w grafikę, ale nie mam wystarczająco tego. Więc pójdź może w to. W to pójdź. Nie mogę na razie, bo nikogo nie ma. Okej, już jest. Własny silnik. Okej, X, Y, Z teraz będzie. Kmex. Świetnie nawet, nie, podoba mi się nawet wygląd. Gwiazdorski, brak ekranów, dynamiczny świat, przestrzenny, dźwiękowa. Chyba jest okej. Chyba. To się jakoś tam zrobi, on trochę się rozwinie. O, przy okazji tworzenia tego silnika będę ich niektórych rozwijał. Ja temu dam specjalizację, oczywiście mnie, już z dialogi. Nożyczkami się tak trochę tak. Nie przyciąłem nic, ale. Ale tam. Palca. Że ten. Dam mu opowieść zadania jako ten. Jego te. Najlepsze to. Mogłem tego chodu nie zamykać. Trochę tak dłuższe się zrobiło. Na szczęście otwarłem i w ogóle. Ten. Okej, okay. Róbcie te badania. Okej, okay, mogę go już na szkolenie dać. Nie może. Tu jest to. Ja w desaj. To mi się coś pomyliło. Ale. Kogo ja miałem dać w tamten projekt świata? Bo właśnie bym chciał kogoś w parę ich świata dać jeszcze. Róbcie to trochę. To byłeś ty? Tak, to byłeś chyba ty. Czy to był on? Nie, to był on. Okej. I po tym od razu... choć nie wiem czy... Dobra, po tym od razu... Zmę nawet save'ne i robię potem od razu ten. A Fallout to robię. Się zagapiłem trochę i nie mam nic już z pieniędzy, widzę. To muszę stworzyć dużą grę. Jakąś. Nową grę. Nie, nową. Duża. Teraz co zrobić? A zrobię sequel. Nie pamiętam gdzie to było. Call of Lamares. Bym chciał. Call. No jest. W ogóle Call of Juarez chyba sobie kiedyś nagram. Gunslingera, bo on jest krótki i fajny bardzo. Więc tak będzie. Nie, to jest duża gra, więc nie wiem, czy nie starczy mi chyba tego. Jeszcze użyję ten. Niechaj, że będzie, tak? Będę musiał pożyczkę zrobić. No niestety, nie, to jest liniowa, bo gra akcji. Rozgrywka... Silnika jeszcze nie mam. Czemu tutaj nie ma już ustawionych? Co? Nie, co ja robię? Nie, nie wiem już. W ogóle, z czym ja straciłem te wszystkie w ogóle pieniądze? Nagle miałem 50 ileś tysięcy. Przez nich chyba. I nie zarabiałem nic i w ogóle. Rozwój postaci będzie. Zapis w chmurze to. Ale tu będzie liniowa. Takie. Bardziej rozgrywka. Kto w ten? Dobra, dam ciebie. Bo w dialogi i tak mało pójdzie. Nie, w silnik trzeba było ten, chyba tak. Wsparcie modyfikacji, podstawowa fizyka. Nie mam podstawowej fizyki. Liniowa fabuła. Dobra, może będzie. Tutaj siebie miałem dać. Ten,
Okej, okay, skończę to i będzie koniec odcinka. I już sobie przerwę zrobię. Taką większą. Zgadzam się. No, grafika bardziej mi się zdaje. Pewnie nie było dialogi. Tak? Nie, nawet nie przeczytałem, bo mi się nie chciało, ale chyba było dobrze. Ale chyba to nie na pewno. Okej, okay, on był tutaj. Ten tutaj. A nie, bo tu... Nie ty. To nie ty. Ciebie ten tutaj. Już nie. Chcę tutaj dać. Projekt poziomu to nie jest projekt świata, ale... Kogo tu dać? Dam jego. Nie dam siebie. Niech będzie dubbing. Chociażby. Dodatki lepsze. Easter eggi. Nie wiem, czy teraz mogę pożyczyć jeszcze od banku coś. Oni chyba teraz dadzą spokój ze względu, że tworzę jeszcze jedną grę. Chyba. A to wszystko przez Redemptą. Na pewno. Ej, nie odzywają się w ogóle? Dziwne. Nie mogę chyba tego teraz dać. Wirtualna ekonomia. Dam to. Też nie, nie dam tego. Żeby zaoszczędzić. To był projekt świata. Kto w grafikę? Ty pójdź, masz. A nie, bo to wyrównane miało być jako tako. Tam ciebie już. I ty idź tutaj. Dźwięk, tak, tak. Był przed pożyczką albo czymkolwiek. No właśnie. Hmm. 100? 10 tysięcy? 10 milionów? No drugie tyle trochę, więc... Nie za dobra pożyczka. Ale tam, sam takie robię w sumie. Tacie, 10 to daję i mówię, nieważne. Oczywiście się pożyczyłem. Ten. Czy starczy do G3? Zanim to skończę, chyba tak, bo chciałbym właśnie ten rozwinąć się, żeby, no wiecie, lepsze sprzedać, rozgłos i takie tam. Znaczy chociażby ten najmniejszy, ale tam średni. Średnie stoisko. I ten trochę to polepszałem jeszcze. To trochę dziwne, bo im dłużej w sumie gra jest, to tym gorzej oceny ma, nie wiem czemu, zazwyczaj. To już będę miał w tym. Tu i ostatnie. Pirates is you. Nie no, przez to straciłem trochę pieniędzy chyba nawet. Ja w sumie zobaczę. Czemu to nie może w ogóle frigierek wydawać? 28. To nieźle. Historia. Tak straciłem. I tu spo... Nie no, w sumie... Jak na moje, to nie aż tak dużo. Nie ma jakichś tych 8-7 tysięcy, to, jest, to coś znaczy na pewno. Powiedzcie, że będzie dobrze. Tak, nie za bardzo. Ale się chyba dobrze sprzeda. Nie, nawet nieźle. Teraz muszę zobaczyć, jeden sprzedać i koniec całkowicie. Na razie, nagryw. Ki. I w ogóle. Boję się tego. A jeszcze inne urlop wyślę. Jak? Ile mi da za jeden ten? Okej, jestem uratowany. Teraz muszę sobie iść odpocząć chwilę i potem będzie kolejny film do nagrania. Bo jak mówię, chcę to dzisiaj skończyć. Więc teraz żegnam.